Podczas tegorocznych wakacji na zlecenie ratusza powstało zupełnie nowe, energooszczędne oświetlenie na osiedlu Witosa przy ulicy Pileckiego. Z kolei w centrum osiedla Garnuszewskiego przy Alei Zwycięstwa wymieniono istniejące już oświetlenie na energooszczędne. Na początku tego roku informowaliśmy o wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne, które dotyczyło bulwaru nad Wisłą. Tego lata przyszła pora na osiedle Witosa, popularnie zwane Górkami. Przy ulicy Pileckiego instalowana była sieć oświetlenia ulicznego. To jest zupełnie nowe oświetlenie, nie było to wcześniej ulica oświetlona. Powstało tam 11 punktów świetlnych. Inwestycja już została zakończona, odebrana. Jej koszt to około 55 tysięcy złotych. Osiedle Górki intensywnie rozwija się w kierunku południowym, a to oznacza, że ratusz systematycznie będzie inwestował na tym obszarze w zupełnie nowe oświetlenie. Co roku powstają nowe punkty oświetleniowe, czy modernizowane jest istniejące oświetlenie. Jeżeli chodzi o Górki, na przykład w ubiegłym roku ulica Księdza Muńskiego została też oświetlona. Także co roku jakieś inwestycje są prowadzone. Przy okazji jakichś większych prac drogowych, remontów dróg, również oświetlenie jest wymieniane bądź modernizowane. W tym roku tak się dzieje na przykład przy ulicy Gdańskiej, na tym ostatnim remontowanym odcinku. Tak się dzieje przy ulicy Krętej czy przy ulicy Podgórnej. W ubiegłym roku na przykład ulica Pułaskiego była remontowana razem z siecią oświetleniową. Wszystkie latarnie, które jakby są stawiane od nowa, to jest oświetlenie LED-owe. To oświetlenie istniejące, które też wymieniamy na energooszczędne, ono też jest wymieniane na te lampy LED-owe. One pozwalają nam zaoszczędzić, tak szacujemy, około 50% energii. Kolejnym przykładem wymiany oświetlenia już istniejącego na energooszczędne jest fragment Alei Zwycięstwa. Wymieniane jest oświetlenie na odcinku między ulicą Wojska Polskiego a ulicą Niepodległości. Tam wymienianych jest 36 opraw. Koszt to jest 46 tysięcy złotych. Też wymiana polega na zamontowaniu nowoczesnych, energooszczędnych lamp LED-owych. Po zakończeniu tego etapu planujemy dokończenie Alei Zwycięstwa do końca, aż do skrzyżowania z ulicą Gdańską.